Cześć, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Mikołaj. Jestem ja. Tak, i jedziemy kosić kukurydzę. Ogólnie ten z maja już chyba na wiosnę był kupiony, hektar czasu temu, jak nie lepiej, jak nie dalej w czasie. I kosimy nim kukurydzę, nawet go nie testowaliśmy. No ale ciul. Kukurydzę trzeba ciąć na ziarenko. Ty, działa ten z maja. Tniemy tą kukurydzę na ziarno. Ty, 15 na godzinę to chyba za dużo, nie? Ło Jezu, no. To jedzie tak dycha. No, dychę tak będzie trzeba. Dycha. No, będziemy jechać dychę jednak. Ogólnie to mały zbiorniczek to ma, ale ma animację to coś. I wciągania jest animacja i taki fajny kurzyk delikatny idzie ze zbiornika. No, To fajnie. ogólnie tniemy późną jesienią. Mapa to jest Małopolska, wiecie, jakby ktoś pytał. Ten kombajnik wydany, tylko sobie trzeba poszukać. Dosyć nietypowe cięcie tej kukurydzy, ale chyba lepsze to niż bizon, mi się wydaje, bo nie kruszy tak ziarna ponoć. A ja se będę co. Możliwe, możliwe. No, pomału leci. Ty, to nawet ma animację, jak się do zbiornika sypie. Boże, jakby tak, pod takim ciśnieniem sypało się do zbiornika, to Boże. Aby dobrze było. Ogólnie Miki tam jeszcze kończy siać jęczmień o zimy. Nowy siemień też kupiliśmy, opryskiwacz, ale to wam może pokażę w następnym odcinku, chyba że dzisiaj będzie czas. Ale dzisiaj jest dosyć napięty grafik i po prostu wam nie mam jak pokazać zbytnio. No i będziemy z tym sobie dookoła jeździć, bo prześrodek nie ma jak się tym przeciąć i trzeba dookoła pojeżdżać. No. Tu trochę ze skosa jest, no ale tu było siane dookoła, tak jakby kukurydza i tak się wyrobimy, no. Ogólnie co będę tam wam powiedzieć? No dzisiaj jest środa, w szkole byłem, nudno było w szkole, lekcji nie było. Znaczy były, ale takie luźne lekcje cały czas. A Miki dzisiaj, nie wiem, Miki, co ty dzisiaj tam robiłeś w szkole? A tam takie tam. Lekcje były. No, ogólnie całą kukurydzę raczej przeznaczymy do naszych świniak, bo chyba bardziej to jest opłacalne to niż kupowanie tej paszy cały czas. Ale ten, Miki, tu zbiornik chyba jest około 1,5 tony. A ile namuciłeś, nakosiłeś? 900 kilo. Zaraz tam siadę, bo już skończyłem. Aha, to czym przyjedziesz? Zatorem ci podstawię przy CP. No dobra. Helkę ci podstawię, może co? No dobra. No tak dookoła akurat. Na ty ział Małgosańca się zostawi na podwórku i... No. To jest plan. A Michał, halo, co się stało? Nie, mama mi mówi, że mam się na sprawdzian z matematyki nauczyć, a ja wszystko ładnie, elegancko umiem, bo z procentów pizdę dostałem i się denerwuję, mamusia. Ale nie, chyba 10 było, czy 15 jedynek było. A, no to dość sporo. Dobra, to ty to dawaj na koniec. No ten, tutaj gdzieś. Ty, ale pewno ten kosz będzie się tak fajnie do góry podnosił i w ogóle. Pa, kogut mi się zapalił, bo 80% zbiorniku. Pa, jeszcze do końca obiadu, ale ten kukurydza, no, pierwszy raz uprawiana przez nas. A w tym roku już mamy pod kukurydzę i pod buraki mamy już wszystko przyszykowane. I ogólnie na ozimę tylko posialiśmy jęczmień i rzepak, pszenicy w ogóle, ale może się jarom zasieje. Na pewno jarę żyto i jarą pszenicę się zasieje, tak A i myślę. chyba, że ci wieprze by podstawię, ale chyba aż tak nie będzie trwało, nie? Nie no, dwie na pewno, znaczy się tą jedną na pewno umocę na odcinku, a drugą zobaczymy. Dobra, to se zgaszę, żeby to teraz tak podjechać jakoś se A swój. gdzie stawiłeś rozsiewacz? W garażu, tam gdzie stał ten stary. Dobra. O kurde. Czekaj, no muszę opuścić. Bożeż ty mój. Czekaj, left alt s. Aha, no nie działa, no dobra. Czekaj, muszę podjechać inaczej pod tą przyczepę. Left, alt, end. Aha, czekaj, no pod tył przyczepę sobie podjadę, będzie mi najwygodniej po prostu. A jak to sypie? Do góry tym kocioł się podnosi Menelixa cały. No to Czekaj, podnoś go. no czekaj, wałek, aby zgaszę, żeby nikogo nie roz... ten. Bo podjechałem, ale mówię, kurde, coś się nie sypie, mówię, podjadę tyłem, pod tył, bo najwygodniej będzie, ale
Po chwili pomyślałem, że ten, że trzeba R-kę jeszcze kliknąć, tak jakby. Screen, Boży. Uff. O Jezu! Jak się sypie! Masno fest. No i przy jednym sypaniu już sobie chyba ze trzy zdjęcia zrobiłem na miniaturkę. Ty, ale fajnie się, fajne ten się sypie, tylko trochę dziwna animacja. Będzie trzeba ten, teraz za każdym razem gdzie indziej podjeżdżać, bo cały kurz w jedno miejsce się wysypie, to kurwa, pół przyczepy od Ej, ta razu. 30 tak trochę liczny do nas tym rozsiera. Koło obciążnik do przodu podepnij. Podpięłem. To git. No, ogólnie kupiliśmy Amazona opryskiwacz i opryskiwacz Uni, a Amazona rozsiewacz. No, bo 30 powinna dać radę, myślę. Weź zobacz, czy wałek ukręci. Kręci, co tam. Dobra, to git. Trochę tu trochę dam dalej, bo dalej szybciej, bo kukurydza taka nie za duża, nie za mała. Taka trochę nawet mała. Ale dobra, wy tam nie widzicie tego, bo to jest farming, ale ja tu widzę swoim takim spostrzegawczym okiem rolniczym, że jest taka niska ta kukurydza. No późna jesień, zimno, tu kabina prawie cała pozamykana. Rzadko kiedy z późnej jesieni filmy w ogóle u nas były z sezona, bo zwykle w późnej jesieni mieliśmy wszystko powyrabiane, bo nigdy kukurydzy na ziarno nie sieliśmy. Ty, ile ta siewka ma pojemności? Tonę 500. A. Ale nie syp tyle, bo po co? To gdzie ja mam zaraz siać? Tam gdzie sialiśmy? Tak? We dwóch? Gdzie jeszcze? No i tu rzepak jeszcze, koło domu. A, dobra, to sypę tam. No, tam dalej to się wpierw tam. Boże, aż mi się wbije, bo... Ogólnie to trzeba blisko strasznie kukurydzy, najlepiej to by się jakąś 30 jechał. O, jak widzicie, Teraz przedsmak. luz, czekaj, bo... Przedsmak nowego nabytku macie. Ogólnie zobaczymy, jak po tej kukurydzy będziemy to cieli, czy na wio... Ty! Tam nawet animacja jest na dole wciągania, jak to wciąga cały ten... Jak to wciąga ten cały badyl, nie? No, no, no. No, ogólnie zobaczymy, jak to będzie jeszcze uprawiane po tej kukurydzy i borakach, czy się wyrobimy do zimy, żeby tutaj zaorać. Chociaż... No, Tak ale... wiedzieliśmy, będziemy orać. Ty, ale po kukurydzy sieczka się nie pojawia, tak jakby po tej maszynie, a powinna się pojawiać. To nie. To ten... No, to piór. Tak jak się ten przyorze, czy coś po tej kukurydzy, to dopiero się ten... To się doda tak jakby jeden stopień uprawiania, nie? No. No i... Ty, czekaj. Tonę mam sypać, czy jechać dalej? Ty, no bo co, półtorej tony ma zbiornik, nie? No... Ty, ogólnie ci powiem, nie? Muszę drzwi sobie w 900 zamknąć, bo... Bo ujebie jeszcze, bo... Tak trzeba blisko tego zatora podjechać, że masakra. Nawet bym mógł złożyć ten kombajn, żeby... Kombajn, to machiner. Zaraz przetestujemy tą siatkę, jak ona tam. Machinerię, dobra. Tak podniesiemy. Elegancko. Ogólnie dosyć nietypowa akcja, bo tam u nas to nikt taką A maszynki. pod rozsiewa ta ścieżka pasuje, Michał. Ta pierwsza. My. To nie wiem, jak my ten opryskiwacz kupowaliśmy. Opryskiwacz ma 18 i rozsiewacz chyba też. Rozsiewacz też ma 18, no to dziwne. Jak na razie to 6 arów przyciąłem dopiero. A już dwa. O ja pierdziele. A już pół 2,5 tony nasypane. Ale ogólnie ludzie wam powiem, że w tym roku Ej tyle się. nie, ten pół średnika jednak zostaje. No. Ogólnie ludzie wam powiem, że w tym roku. Jak tyle ziemi nabraliśmy, a w przyszłym jeszcze więcej dobierzemy, to bizon już po prostu no, w tym roku, no tak na styki nie było z nim, ale już nikomu nie mogliśmy No. jechać pomóc w żniwach, tylko no tylko swoje i jeszcze takie wiecie, i nie było czasu, żeby gdzie palec sadzić w ogóle. Taki był napięty grafik, więc bizonem chyba będzie się trzeba pożegnać pomału i będzie trzeba przez zimę poszukać jakiegoś kombajnego na jego zastępstwo. Może to jest zagranicznego, bo bizonów. Bizonów jako tako już nie ma dobrych na Aliksie, bo to już kiedyś patrzałem, żeby może drugiego kupić, ale jeden na usługi, a jeden do siebie, ale już nie było tego co ten, że objeździliśmy, może gdzieś się do Niemczech pojedzie i zobaczy za jakimś zagranicznym kombajnem. No, ale jeszcze No. zobaczymy, jak to wyjdzie z pieniędzmi w ogóle.
Ej, tak ogólnie ci powiem, nie? To te ścieżki tak zasiały, że nie chcesz prawie z tym trafieniem. Czemu? Wiesz, to byś musiał mieć mapę, żeby dosiać. Ja mówiłem, że się zgubisz. Ty, ale animacja to jest fajna, kurde, w tej maszynce. Ma nie pierwszy raz koszę taką maszyną w ogóle w realu, farmingu. Nigdy nie kosiłem takim czymś. A też nie. To sobie pokosisz, bo kurde, ci powiem. Umolnie. Jak takim tukańcem by tu wjechał, nie, to dopiero jest takie, no, niecałe dwa objazdy od Tukano. Czekaj. Tukano, ale 2, 4, było objechane. 2, 4, 6, 8, 8, 8 rządki teraz jadę. O matko. No, ale patrz, jakbyśmy to bizonem, jakbyśmy tą przystawkę na 4 rządki wzięli, to nawet do pkoła by się nie objechał. Jak nie? No, na jednym zbiorniku mówię. No. A w to mi z powrotem by się objechało. No raczej tak, ale wolniej by, wiadomo. Bizon tak by się powoli jeździło w tej kukurydzy. Zresztą jest taki, tak trzeba tym wolno jeździć, tą maszynerią polską, że... A tu gęsto ja są to bym przedmioty. tam tłukło by normalnie, jeszcze byśmy śrutowali ten skurydzę tym fajnie. Boż. Dwa w jednym. Czekaj, dobra, podnosimy. Ogólnie tą przyczepę zaraz będę sobie musiał przestawić, bo kurde mi tu tak średnio pasuje w tym miejscu. Dobra, drzwi są otworzę. Kliknę R-kę. Ale tak postaw, jak ci będzie pasowało, bo ja nie wiedziałem, jak to się pod to podjeżdża, nie? No tak, bo ten, bo przedtem jak cofałem, trochę ją przestawiłem. A. No. Czekaj, no. Tutaj muszę sobie wyciąć i cofnąć, bo tak ciulowo, żebym tu wjechał, widzę raz i już tak jest, kurde. Klinik trochę powstał, ale to trzeba wyrównać. Ogólnie gościu ten, co nam sprzedawał, mówi, że to pod Deutschem 80-konnym chodziło. Tam w Niemszy. No to z Niemszy sprowadzone jest. Ja nie wiem, jaki ten, skąd ta marka z Maj pochodzi. Ale chyba kiedyś czytałem na jej temat. Nie wiem, czy nie tam gdzieś Czechy, Słowacja, coś takiego. No ale nie wiem, ręki sobie nie dam uciąć, ale ponoć z Niemszy przyjechała ta. W Niemcech i pod Deutschem jakieś chodziło 80 koni. No bo ja się pytam, ile to koni miało. Mówi, że handlarz i ten. No mówię, dobra, to pod 900 raczej da radę. I daje radę. Jeszcze śmiało idzie, kurde, na dwójce polowej. Polowej. Tutaj te ścieżki to zrobiłeś też jak chwilowe są. A tam gdzie? Na rzepaku? A. Tam ty siałeś prawie wszystko. To czemu ta jest od miedzy ścieżka jest tam, tak? No nie wiem, przecież ten, powiedz mi, to było siewnikiem tym sianem, tym sąsiadowym. Tym. Starym naszym, nie? No, starym, no. To ja nie wiem. Bo ogólnie też siewnik MF-a kupiliśmy od tego sąsiada, co kupiliśmy za tora. Tych mówi, ten kiedyś przychodzi, mówię, jak tam, posprzedał pan wszystkie maszyny? Mówi, tylko siewnik mi zostają. Mówię, co pan masz tam za siewnik? No mówi, 4 metry taki. Masej Fergusa, mówię, dobra, przyjadę obejrzeć. No, spodobał mi się ten siewnik, nie powiem, bo fajny. Mówię, panie, trzymaj tam pan ziemię dla nas. Ja mówię, dobrze, chłopie, się nie denerwuj, może spokojnie spać ziemia. Jak już, to tylko do was pójdzie. Mówię, dobra, panie. No, i łapeczkę w górę możecie zostawić i subika, bo też łapeczek tak trochę, tak średnio tych łapeczek jest. A komentarzy też tak mało, więc no. Ty, ogólnie nie wiem, czy ja natnę tą jedną przyczepę, bo nawet nie wiem, ile miki, o której my zaczynaliśmy, a w gardle mi się już tak sucho robi, więc tak pewno z 15 minut już napierdzielam. O matko. No bo tak jest zazwyczaj. Po gardle czuję. A nie, tak 14 minut jest dopiero, no ale ja sobie chcę to jeszcze odwieźć na podwórko. No czekaj, który teraz będzie zbiornik? Czwarty. Ale dwa pełne i... To 5 ton jest dopiero. A jeszcze można haratatatatatać. No czekaj, dwa pełne i dwa niepełne, nie? Czy trzy niepełne? Trzy niepełne. No. Boże, jak tam gulgo tym wolno. Mhm. Ogólnie w dwóch końcach się przyczepy popostawia, żeby ten... O kurde, ale mi butelkę wygło. Żeby lepiej było do ten, do koszenia. A nie tak. Ja już skończyłem. Aha, no to git.
To ci postawię autosankę jeszcze tam. Nie no, ja tu sobie zatorem podjadę i tym zatorem sobie wiozę, a ty wsiądziesz i pokosisz trochę. Będę umiał? No, dwójka szosowa i tak wiesz, na pół gazu ręcznego. Ty, tu jest 3,5 tony dopiero. A. I tam półtorej to jest 4,5 ton. Widzicie, zator brudny, bo robi dużo. No już 5 motogodzin prawie na pięciu. To jest dosyć, dosyć masa. No. Tylko czekaj, no. Ja sobie tak zajadę od tej strony, bo. Tak, tak, tak. O, dobra, tu jest się. A kołówkę pokazywałeś, jak przerobiliśmy? A pokażę jeszcze teraz. To tu ci pootwieram na garażu, gdzie to jest. Dobra, ej Miki, wejdź do 900 zaraz i tam R kliknij, żeby się wysypało. Dobra, to pokażę w sumie opryskiwacz. O, to jest opryskiwacz Pilmet Unia Rex. 2500 litrów, a tu jest dwukółka. Takie beczki kupiliśmy też, też od sąsiada były kupione ogólnie. I na paliwo mamy teraz, bo żeby na tą stację tak nie latać. I o, to jest Maseja siewnik, ten też od sąsiada. W sumie zamknięto tu tą bramę, tu koło bizona wchodzi. A tu siewka Amazona pod 30 daje radę. Czekaj, ile tego nawozu tam ma? O, tyle, dobra. Miki już tam haratatatatatata. A czemu tylko to dwa ząbki bierze? A ile ma brać? Trzy. Jak dobrze pojedziesz, to bierze trzy. Boże, patrz tak. To w koło można iść, nie? No to cały czas w koło trzeba jechać. Dobra. Dobra, lecę to wywieźć do świni ogólnie, do koryta. I ten, i Miki, potem ten. Przepniemy pod zetora, wiesz? Pod zetora czemu? Bo ten, bo 900 se wezmę turem i... I se poogarniam świnie, wiesz? A. No i tak będzie better. No, ogólnie ludzie to tak, łapka w górę, subi, komentarz i trzymajcie do kolejnych. Na razie, cześć. Cześć.